wylosowałaś Monikę. Tak. A który utwór? Granda. Granda, no czyli no, wielki powrót z kolejną płytą Moniki Brodki. Tak, no i takie przełamanie mocne. No, no zmiana wizerunku. Zupełnie. Ona jest dla mnie takim przykładem osoby, która gdzieś tam na początku sobie zapracowała, wiesz, na swoją pozycję, na swoje nazwisko i jak już wypracowała sobie tę markę, to potem pokazała prawdziwe oblicze i mogła robić to, co tak naprawdę gdzieś tam jej w duszy grało. No ale jest gdzieś tam taką inspiracją chyba dla młodych ludzi, wiesz, którzy szukają sposobu, żeby wybić się na swojej twórczości i na tym takim prawdziwym proszę, swoim dla ciebie obliczu. Sytuacja. Ja masz się mega szansę wejść w ciało osoby, która, w postać osoby, która jest jakąś tam inspiracją. Tak, ja się bardzo cieszę. Podobno nie było łatwo na próbach. No tak, no właśnie. Ale to zobaczmy, jak było. Nie możesz się prostować, bo ona ma to w nosie. Ona jest taki, no... Ale nie chodź jak Charlie Chaplin. W refrenie płaski dosyć wokal i takie skrzeczenia. Ona ma takie trochę przymknięte te oczka, nie? Ząbki jej ładnie tutaj górne widać. Ta maniera jest przesadzona. Kości! Przy garb się troszkę. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Do 5. Jakbyś tam mogła trochę podjechać. Do 5. Nie, za mocno. Nie, za mocno. Za mocno, bo to jest twoje. I przejdź się kawałek. I nie bój się, wiesz, nie bój się garbić. O, dokładnie. Nie! Tak! Tak! Nie ogarnę tego. 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4. Tak jest, i schodzisz. Dobra, jestem, żyję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć! Dobra, dobra, ja wiem, że to jest ciężkie, ale w ten sposób musimy ćwiczyć, dobra? Żeby ta przepona jednak tam dała radę. Trampolina mi się śni po nocach, zdecydowanie. Ale co, to tak trudno się skacze? Wiesz, co, moja córka sześcioletnia skacze na takiej trampolinie. Wiesz co, też byłam takim kozakiem. Takim, kurczę, w ogóle, co to za problem, mała trampolinka? Nie, okazuje się, że jak jeszcze, wiesz, masz utrzymać równowagę, skakać w miarę, żeby to wyglądało przyzwoicie i równo i żeby cię nie targało na wszystkie strony, tak jak targało mnie tutaj. I jeszcze do tego pamiętać o tym, żeby zachować ten wokal, to jest mega trudne, a też ona bardzo specyficznie śpiewa w grandzie. Jest totalnie wrzeszcząca, jest aaa, wiesz, na tej zasadzie, więc po prostu ja musiałam ten skrzek gdzieś tam w sobie odnaleźć, co nie było łatwe i taką chrypę dużą, której też naturalnie raczej nie mam. Ja poluję cię w swojej koszuli pstrości, zbliżysz się o krok, bo rakuje kości. Też tak będzie? To się okaże wszystko. To się wszystko okaże. Dobrze, nie wyprzedzajmy faktów. Tak. Natalia, nie przedłużamy tego momentu, bo przed tobą najtrudniejszy moment w programie, czyli jazda windą. Zapraszam cię. Idę. Dużo szczęścia i powodzenia. Piąteczka, oczywiście. Natalia Schroeder wchodzi do naszej windy. Tam będą się działy różne dziwne rzeczy, bo Natalia bardzo się stresuje, ale co się jej dziwić, skoro za chwileczkę wystąpi w towarzystwie rogaczy jako Monika Brodka. Zwiadowcy,
Wężą myśliwskie psy, jak dziką zwierzynę, co kruszeje żywcem. Zastawiłeś sidła, zmieniłeś zasady gry, zablokowałeś drogi, zaryglowałeś drzwi. Nieba lubię cię, jak powiedzieć prościej, zbliżę się o krok, porachuję kości. Nieba lubię cię, twojej koszuli zdrości, zbliżę się o krok, porachuję kości. Po pięciu liczę z nich, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie będzie dziś walczyka, dwa, trzy, cztery, pięć. Zbliżę się o krok, porachuję kości. Polubię cię, twojej koszuli zdrości. Zbliżę się o krok, porachuję kości. Natalia Schroeder, czyli Monika Brodka. Droga Kasiu, uzyskać ten efekt wielkiej dynamiki i wytańczenia, wyskakania tego na batucie i no takiej specyficznej energii, jaką ma Monika Brodka, no to jest dosyć duża drabinka do zbudowania. Myślę, że to wszystko się udało, było kolorowo i bardzo niepokornie. DJ Adamus. Natalia, strasznie mi się podobał twój wykon, ze względu na to, że ja ciebie z Moniką stawiam w tym samym rzędzie, aczkolwiek liczę na to, że kolejna płyta, którą ty zrobisz, też będzie tak barwna i tak nietuzinkowa. A dzisiaj do Moniki nie mam żadnych zastrzeżeń. Ja moim dzieciom powiem, żeby powtórkę w niedzielę koniecznie oglądały, bo tam, gdzie pracuje tata, również jest trampolina i piękne dziewczyny. Małgorzata. Bardzo tutaj chciałam cię pochwalić właśnie za to, że udało ci się tą przeponę oddzielić od tej trampoliny. Ja przepraszam, nie mogę się powstrzymać, muszę zobaczyć. Ale jak... to właśnie mi zabiera. Nie, szpilka! Zdejmij szpilki! Brawo! Wstańmy! Ludzie, wstańmy! I śpiewaj teraz! Nie polubię cię! Brawo! Dziękujemy, Monika Brodka! Czyli Natalia Schroeder!